odcinku Rozmów o Warzywnictwie spotykamy się z Pawłem Rudzkim z firmy Kopert. Pan Paweł opowie Państwu o trzech szkodnikach zagrażających uprawie ogórka szklarniowego. Serdecznie zapraszam. W przypadku upraw ogórków zdecydowanie ochrona biologiczna już jest standardem, szczególnie w tych nowoczesnych gospodarstwach, ale także w tych mniej intensywnych gospodarstwach problemy z działaniem chemii, gdzie już tak faktycznie na te najtrudniejsze szkodniki, które sprawiają najwięcej problemów, nie ma działających środków ochrony roślin, którymi można by było skutecznie cały sezon się bronić. Także pozostaje po prostu biologia. Wymień trzy szkodniki o największym znaczeniu w uprawie ogórka. No przede wszystkim to jest przędziorek, to jest problem numer jeden w całej Polsce. Potem to będzie mączlik, którego możemy skontrolować dosyć skutecznie, jeżeli zadziałamy w porę, ale przegapiony no może bardzo szybko się namnaża na ogórku, szybciej nawet niż na pomidorze, no ale z racji tego, że możemy stosować drapieżne roztocza, w przeciwieństwie do pomidora, no to możemy go szybciej skontrolować. A trzecim takim szkodnikiem, który jest niestety na fali wznoszącej, można powiedzieć, to jest wciornastek. Powiedziałem o tym, że jest na fali wznoszącej. Chodzi mi o to, że są coraz większe problemy z wciornastkiem. Bardzo szybko buduje odporność i jest predysponowany, żeby się przesunąć wyżej w tej niechlubnej hierarchii najgorszych szkodników w ogórku. Także przyszłe lata myślę, że to będzie coraz intensywniejsza walka z wciornastkiem. Co wpływa na rozwój przędziorków w uprawie ogórka szklarniowego? Na pewno wszystkie szkodniki, nie tylko przędziorek, są ściśle powiązane z temperaturą, która jest powiązana z porą roku, z wilgotnością na szklarni. Przędziorek, który może się już pojawiać od stycznia we wczesnych nasadzeniach, nabiera rozpędu, kiedy mamy więcej słońca. To jest marzec, kwiecień, to już jest taki trudniejszy moment, kiedy już ten przędziorek bardzo przyspiesza, a maj, kiedy już naprawdę potrafimy mieć mocne słońce, no to już jest taki krytyczny moment walki z przędziorkiem. Musimy go pokonać wtedy, bo jak zostanie nam przędziorek jeszcze na lato, na upalne lato, no to już zwalczenie go staje się praktycznie niemożliwe w danym sezonie. Jakie są charakterystyczne objawy żerowania przędziorku? Można by to opisać jako drobniutkie, małe, jasne plamki zgromadzone w takie w okręgi albo rozlewające się na większą część liścia. Kiedy mamy już większe zainfekowanie tym przędziorkiem, pojawiają się pajęczyny. To znaczy, że już jest go dużo, on na tych pajęczynach łatwo się przemieszcza. Dodatkowo taka pajęczynka chroni go przed opryskami. Także też trzeba to wziąć pod uwagę, że już jak mamy pajęczyny, to dużo gorzej zadziałają nam środki ochrony chemiczne. Za to pozytywna rzecz, że na tych pajęczynkach bardzo fajnie porusza się też Phytoceilus persiminis, czyli wyspecjalizowany drapieżnik przędziorka, którego stosujemy w formie zasypowej interwencyjnie. Już od produkcji rozsady, jeżeli zaczniemy obserwować przędziorka, musimy koniecznie zacząć działać. Jeżeli on już pojawia się nam tak wcześnie, no to nie, jeżeli czekamy z działaniem do przeniesienia roślin na miejsce stałe, no to sami się prosimy o kłopoty. Już na rozsadzie można by było rośliny posypać dużą dawką w przeliczeniu na metr kwadratowy Phytoceilusa, czyli nasz produkt Spidex. Możemy sobie pozwolić na rozsadzie, żeby zrobić tu dużą dawkę na metr kwadratowy, bo wiadomo, że tam powierzchnia rozsady względem powierzchni uprawy nie jest taka duża, także tutaj nie warto na tym oszczędzać. Później już po przeniesieniu na miejsce stałe roślin, kiedy rośliny już podrosną trochę, po 2-3 tygodniach można zastosować saszetki, które będą działały prewencyjnie. A jeżeli jeszcze przed tymi saszetkami będziemy mieli tego przędziorka, to możemy interwencyjnie go zwalczać dalej tym zasypywaniem Phytoceilusa. No, łącząc ochronę biologiczną z chemicznymi, selektywnymi chemicznymi środkami ochrony roślin, otrzymujemy integrowaną ochronę, czyli to, do czego się obecnie dąży, żeby maksymalnie wykorzystywać wszystkie możliwe środki niechemiczne, ale w momencie, kiedy już trzeba zrobić tą korektę chemiczną, nie ma wyjścia, to zastosować środek selektywny. I to jak najbardziej jest, funkcjonuje w produkcjach. Te środki selektywne jeszcze mamy jakiś wybór w programie ochrony.
na chwilę obecną mówię, bo jednak dużo środków w ostatnich latach wypada z tego programu ochrony. Trzeba się nastawiać, że bo nawet legislacja dąży w tą stronę, żeby przenosić ten środek ciężkości z chemicznych środków ochrony na biologiczne. To się wszystko zgrywa z taką dziejową zmianą, że już i ogrodnicy zauważają, że jednak chemia jest w rozliczeniu i droższa, i trudniejsza niż biologia. No, na początku sezonu obserwujemy przędziorki w tych preferencyjnych dla nich miejscach, czyli tych cieplejszych. Czy jest to po prostu taka ściana na szklarni, która jest lepiej doświetlona, gdzie dzięki temu są suchsze warunki, czy jest to koło węzła z rurami, gdzie po prostu rury dogrzewają rośliny i nawet po roślinach widać, że mają tam trochę lepsze warunki i szybciej rosną, to w tych miejscach przędziorek zaczyna. A jeszcze ważną rzeczą jest, żeby sobie uświadomić, że na początku sezonu przędziorek wychodzi głównie z ziemi, też z konstrukcji z góry, ale głównie z ziemi i na początku sezonu będziemy go szukać na dolnych liściach. Obrażenia od wciornasków mogą łatwo się pomylić z jakimiś mechanicznymi uszkodzeniami. One wyglądają jak takie kanciaste plamki. Zwalczanie wciornasków będzie wyglądało podobnie jak przy przędziorku, tylko użyjemy innych drapieżnych roztoczy. Będzie to przede wszystkim Ambliseus sfirski, którego stosujemy profilaktycznie, tak jak Californicusa w przypadku przędziorka. I możemy do tego wykorzystać właśnie mikrohodowlę w formie saszetek, które rozwieszamy na plantacji. Drugim bardzo dobrym rozwiązaniem w przypadku walki z wciornaskiem, ale także z łącznikiem, jest drapieżny roztocz Amblodrymalus limonicus, który niestety nie występuje w postaci mikrohodowli saszetek, przez co nie możemy go do końca tak wygodnie zastosować profilaktycznie, ale za to odwdzięcza się tym, że jest bardzo drapieżny. To jest najbardziej drapieżny roztocz względem wciornastka ze wszystkich dostępnych roztoczy handlowo. I charakteryzuje się tym, że jest w stanie pożerać starsze stadnia larwalne wciornastka w przeciwieństwie do innych roztoczy. W przypadku walki z wciornaskiem trzeba stosować monitoring w postaci żółtych czy niebieskich tablic, które też są na rynku dostępne i polecane jako właśnie tablice do monitoringu wciornaska. Ja się bardziej przychylam do żółtych tablic, bo one pozwalają nam również monitorować mączlika i nie gorzej odławiają wciornastka, więc te żółte tablice już od początku sezonu i regularne ich sprawdzanie, zapisywanie tego, ile znaleźliśmy osobników na danej tablicy. Kolejnym ważnym szkodnikiem w uprawie ogórków pod osłonami jest mączlik. I tutaj biologiczna ochrona przed mączlikiem łączy nam się z ochroną przed wciornaskiem, ponieważ ten sam roztocz, Ambliseus sfirski, będzie stosowany zarówno do zwalczania mączlika, jak i wciornastka. Także już stosując jeden produkt, sfirski plus, możemy zapewnić sobie ochronę przeciwko tym dwóm ważnym szkodnikom ogórka. Znaczenie przy prowadzeniu ochrony biologicznej z pewnością ma metoda prowadzenia ogórka. Zdecydowanie łatwiej w przypadku budowania populacji roztoczy jest w metodzie tak zwanej na parasol, gdzie po prostu przerzucamy pęd i roślina zostaje, nie opuszczamy jej. I dzięki temu cała populacja roztoczy zostaje nam na tej roślinie. Nie wyrzucamy jej tak intensywnie z liśćmi, jak w przypadku uprawy na wysoki drut, gdzie opuszczamy rośliny. Okay. Proszę Państwa, podsumowując, najważniejsze trzy szkodniki na ogórkach pod osłonami. Przędziorek, mączlik i wciornastek. I zabezpieczenie się przed wszystkimi trzema prewencyjne jest możliwe, stosując już tylko dwa produkty, czyli mikrohodowlę Spikal Plus oraz Sfirski Plus i wyłożenie tych saszetek w drugim, trzecim tygodniu uprawy zabezpiecza nas prewencyjnie przed wybuchem populacji tych szkodników. Nie zwalnia nas to jednak z monitoringu. Musimy cały czas obserwować sytuację i w miarę rozwoju sytuacji dosypywać z butelek interwencyjnie odpowiednie roztocza względem tych szkodników, które się pojawią.